Cześć wszystkim, znowu płynę 7. Dalszy ciąg. Master of Magic. Dobra. Co to ostatnio robiłem? A tak, w Łodzi postawiliśmy budynek. Co by mi się teraz przydało? Miner skill byłby całkiem spoko, ale to 18 tur. Marketplace 6 tur. Ok, ja potem zbuduję sobie kopalnię. A tutaj Farmer's Market. Ok, to możemy im kupić. Ponieważ mieliśmy złoto. Ok, dobra. Poza tym... O, Warszawa nic nie robi. Co ja tam miałem im stawić? Chyba armor, a nie, armor skilled, nie, chwila. Czy pobudowali jest już alchemika? Nie. A nie, mają tak alchemika. Więc mogę już całkiem spoko jednostki budować. Chyba uzupełnię trochę właśnie moje wojska, pobuduję kawalerię, może pikemenów. Co do was? Wam się przyda Forester's Guild, bo też macie trochę lasów. A tutaj w koło brzegu Marketplace, ok. No nie potrzebuję więcej settlerów. Powiedzmy Marketplace. Wy idziecie. Tutaj natomiast jest tylko kilku Spearmenów. Zdecydowanie możemy ich pokonać. Poczekam niech chwilę jeszcze, niech jeszcze szamani trochę się uzdrowią. A w międzyczasie miałem rzucić jakiś czar. O, Guardian Spirit, tak właśnie się rzuca. Dobra. Żul. Dobra, co teraz u was by się przydało? Forester's Guild. Trochę by zwiększyłby im produkcję, a niech już to mają. Zobaczymy, co będzie ten Merchant Guild, co daje. Dobra. Farmer's Market. Co to za miasto? A, żul. To teraz Forester's Guild. Mają 3 lasy, więc przyda się. Okej, tym bardziej, że nie mają zbyt dobrej produkcji. I mamy Guardian Spirit. Oraz kawalerię. Oni przejdą się tutaj. Wybudujcie drogę. A tutaj możemy już najeżdżać tą wioskę, tylko jak zwykle zapiszę. Dobra, no to jedziemy. Mamy dwóch czy bohaterów, więc doświadczenie się nie zmarnuje. No tak. Tak, ty nie masz żadnej... żadnego ataku na dystans. Może trochę bym ją wspomógł. Bless mogę nałożyć na przykład. Wy jeszcze poczekacie. Holy Weapon, Holy Armor bardziej by się przydało. Poczekasz jeszcze jedną turę. Osłabiam się nic nie menu, żeby ona mogła już sobie zawalczyć. Dobra, ciach. Jeszcze Holy Weapon. I powinna być już gotowa do walki. Wszyscy zamiast tego odcięli się na unicorn. Okej, całkiem dobrze sobie poradziła. Nie straciła zbyt dużo punktów zdrowia. Jeszcze wybierz ich. Wybierz ich. Okej. Poszło sprawnie. To zobaczmy, co w tej wiosce możemy zrobić. Granary. Na dobry początek. I więcej produkcji.
5 fut mam nadmiarze, nie zauważyłem. No to możemy gdzieś coś zmniejszyć. W Krakowie na przykład, koło brzegu. Nie, to już jest max produkcji. Łódź, max, żul. Okej, troszkę zostawimy i jest raz. Co do Warszawy, czy chcę produkować więcej kawalerii? Okej, jedna jednostka jeszcze może się przydać. I dobra, no to ciach. Dobra, no teraz zobaczmy, co jest w tym mieście. Tak, oni powoli idą. No i niech patrolują. Dobra, na razie starczy mi tego. Buduję Unwards Guild. Dodatkowo zwiększy skuteczność produkowanych jednostek. A ponadto... Wy możecie w następnej turze będą mogli wybudować. I mam trochę many zarabiam. Mógłbym przywołać kolejne unikornie, by uzupełnić straty. Dobra, wybudujcie wioskę. Dobra, jak nazwać to miasto? Niech będzie, że to będzie Gdańsk, tak nad morzem. Dobra, tej skończone drogi. No to idziemy dalej w stronę nowych terytoriów. I tutaj jeszcze trzeba, ok? No, następna tura. Wynaleźliśmy Resurrection. Co dalej? Increase all rolls, but all friendly units by one. To jest spoko. Podczas walki. To niepotrzebne. Recall Hero. Też niezbyt potrzebne. Disenchant Area. Ok, to weźmy sobie. Ok. Następna tura. Coś tu chciałem kupić. O, nie chciałem kupić Forester's Guild, ale jeszcze mnie nie stać. Warszawa, populacja 17, ok. 3... Nie, 8 tur. No tak, na bagnach dosyć długo drogi zajmują czasu. Dobra, to ukończyliśmy drogę do Warszawy. Więc powoli będziemy iść w tą stronę. Jest miasto... Nawet nie wiem, czy chyba nie widzę flagi. Okej, Ulna i Kraków. Skończyliście Marketplace, to teraz... Farmers Market. Dla szybszego rozwoju. Łódź skończyła Marketplace. Czy oni mają... Mają całkiem spory przyrost ludności dzięki tym jelonom. Czy budować im dodatkowo Marketplace? Ta... Nie potrzebuje to zbyt dużo produkcji. A przyspieszy ich rozwój. Okej. Okej, więc tutaj jest jakieś jeszcze neutralne miasto. Dobrze wiedzieć. Okej, tu już jest więcej swordsmenów. Więc same jednorożce prawdopodobnie mogłyby dać sobie radę, ale jednak wolałbym jednak mieć trochę wsparcia. I minus 2 fut. No to... Wydajcie mi 2 futa. Okej, dobra. Marketplace. No to co teraz? Standardowo. Smolniel. Nie, zostawimy Farmers Market. Ok. Idziemy zwiedzać dalej. Po tymi duszkami się teraz przelecę. O, tutaj ta. Tutaj też muszą być jakieś miasta. Okej, nagle mój dochód złocie mocno podskoczył. Okej, tutaj mam jeszcze paru pikinierów.
Nie są oni zbyt potężni, ale zawsze to jakaś armia. Niepotrzebnie nam. Muszą tak stać, tam nic nie robić. Dobra, Forster's Guild. Tak, ponieważ nas stać. Dobra, co teraz? Shrine. I Kraków skończył już Forster's Guild. To co teraz? Miner's Guild byłoby spoko, ponieważ oni mają złoto. Całkiem szybko im pójdzie. Okej. Wy poczekacie. No i znowu mamy nadwyżkę żarcia. Co Kraków produkował. Okej, na maksa produkcja. I jeszcze w Ula na maksa produkcja. Dobra. Shipyard. Dobra, czy może mamy już teraz dostęp do Merchant's Guild? Nie. Merchant's Guild musi też pewnie wymagać czegoś innego. Co możemy im tutaj zbudować? City Walls, Template. Weźmy Sage's Guild. To nam da dostęp prędzej czy później do banku. A banki są spoko. Okej. Skończyli już pewnie tutaj drogę? Nie, oni doszli dopiero. Dobra, to budujcie drogę. Dalej. Okej, plus jeden atak, plus jeden obrony. Caster 10 punktów, spoko. I to wzrosło nam wioski. Okej, Warszawa skończyła Armor's Guild. Teraz niech zajmą się War College. No to będziemy jeszcze potrzebowali katedry w połączeniu z War College. Będziemy mogli produkować paladynów. Paladyni to najlepsza jednostka ludzi i powiem, że chyba jedna z lepszych jednostek w grze. Definitywnie paladyni są nawet silniejsi od przywołanych aniołów. A przywołane anioły i tak są dosyć mocne. Dobra. A w tym czasie unicorny niech dołączył do armii. Na czatce wydaje pół na pół. Co ja mógłbym sobie przywołać jakąś aniołów do armii? Przydaliby się. Zajmie mi to sporo tur. Ale co tam? Mam mały przyrost teraz magii. Chcę atakować. O, teraz tylko czterech zostało. Myślę, że dałbym sobie radę. Okej, safe. Dobra, no to spróbujmy. Oni mają odporność na ataki dystansowe. Więc to będzie ściepko problemem. Okej, ale to całkiem nieźle to działo. No, poczekamy na nich. Wow. Odporność na ataki dystansowe chyba nie oznacza odporności na magię dystansową. Ciach. Ciach. To sobie pójdziesz tutaj. Ty jeszcze ciachniesz tych. Podjęcie trochę tych. A, zjedli ich cały. No cóż, trudno. Okej. Milena trzyma troszkę obrażeń. Spokojnie, uleczymy ją. Gdzie jest heal? Okej. Przez pełni zdrowia. No nie najlepiej sobie poradziła. Dobra, no to wykończmy. No tak, dobrze. Okej, troszkę podabijaliśmy. Co teraz możemy zrobić z tą wioską? Przepraszam, zobaczę co tu się pojawiło. Okej, dobra, nic ważnego. Dobra. Chyba mają już galery.
Mają nawet baraki i smithy. No, sporo niepotrzebnych rzeczy. No to standardowo słomil. Może się im przydać. Mają dużo gór, więc Miner's Guild się w przyszłości przyda. Marketplace. O, Builder's Hall mi brakuje. Okej, okay, troszkę ciszej proszę. Okej, okay, dzięki. Dobra, to możemy im nawet... Nie, może za parę tur im to kupimy. Okej, okay. A w sumie mogą się na razie porozwijać. Housing. Nie mają zbyt dobrego przyrostu naturalnego. Okej, okay, no to teraz wy mi produkujcie trochę żywności. No i następna tura. Okej, okay, możemy jeszcze zdobyć tą wioskę. Czekamy na te wsparcie. Produkuje 5 many na turę. Więc w tym tempie nie wyprodukuje tych anioków zbyt szybko. Więc wezmę zwiększę trochę produkcję magii. No i w przyszłych turach będę pobuduje kilka dodatkowych świątyń. Okej. Okay. O, Disenchant Area. A Summon Champion. To jest fajny czar. Lizardman Spearman za 90 zł. Elitarna jednostka. Upkeep tylko żarcie. Spoko, niech sobie wybędą. Będą chronić mojej stolicy. Łódź skoczyła Marketplace. To budujcie shrine. Wow, 3 jednostki. Spoko. Opłacała się za 90 zł. Niech patrolują. Dobra, oni już chyba skończyli tu budować. Nie wiem dokładnie. Ale dobra, niech przyjdą tutaj i budują dalej. Okej, okay. Przejdźcie tutaj, poczekajcie na posiłki. Okej, okay. To jest ścieżka skończona. Mogę przejść tędy, to byłoby mi bliżej do tej wioski, więc chyba to będzie lepsza opcja. Dobra. Okej, okay, unicorny wybrały jakąś dziwną drogę, ale wierzę w ich inteligencję. Okej, okay, marketplace. Nie ma już, mają już shrine. To niech będzie library. Okej, okay, Sage's Guild. To teraz templates, więcej mamy. Znaczy, nie templates, templates. Okej. Okay. To wydasz templu. Przy okazji to zaradzi tym unrestom, to się pojawiały czasami. Dobra, patrolujecie sobie. Okej. Okay. I teraz mam sporą nadwyżkę żarcia. Okej, okay, już, naprawiono. Okej, okay, wzrosty. Granary. Shrine? Macie jakiś unrest? Okej, ale mają małą populację, to na razie niech zajmują się rozbudową. Okej, to naprawdę dziwna ścieżka. Ale w końcu tam dojdą. Okej, tutaj buduj. Okej. Okej, skończyli Miner's Guild. Fajnie, da im sporo produkcji. Co teraz mogą? Sage's Guild, ok. Teraz tutaj. Przy okazji mogę użyć alchemii. Ostatnio zapominałem używać alchemii, ale alchemia pozwala przekształcać złoto w manę. Co mi się przyda do produkcji aniołków. Ponieważ potrzebuję jeszcze 200 many na aniołki. A standardowy przyrost jest większy niż to, co mogę na turę wydawać, więc... Okej. Okay. Shrine. To jest łódź. Czy mogę jeszcze zwiększyć ich produkcję? Miner's Guild, tak mogę. Okej, okay, więc budujmy to. Trochę im to zajmie. Okej. Okay. Gdańsk stał się miastem.
Spoko, to jest w urnie. Okej, okay, im by się na pewno Miner's Guild przydał. O ile jeszcze go nie mają. Nie wiem, czy w sumie ich rasa może to budować, więc... taki problem. Chyba nie może. Nie widzę, żeby mieli zbudowany. A nie ma nigdzie na liście, więc... trudno. Bardzo by się przydało w tym mieście. Ale dobra, no to co dalej? Tempo. Więcej many. Okej. Okay. Weźmy wszystkie moje wojska. Co my tu mamy? Tylko dwóch Spearmanów. Bez problemu. Zajmiemy tą wioskę. Okej, okay, ona dalej ma chyba swoje czary? Nie. Nie wiem, czy jak to rzucę podczas walki, magiczną zbroję i tak dalej, czy to będzie działać tylko na czas walki. Trochę głupie by to było. No dobra, trochę do nich postrzelamy. Okej, okay, oni mają chyba magicznioną broń. Tak, tak jak moja kawaleria. Ciekawe, skąd ją zdobyli. Czy może gra postanowiła, że niektóre jednostki będą miały magiczną broń. Ciach. Okej, okay, oni mają chyba bonus przeciwko kawalerii. Przynajmniej powinni mieć, były całkiem logiczne. Ale myślę, że z pierwszym uderzeniem nie będą mieli problemu. Okej, okay. Bez obrażeń. Zrobimy jeszcze trochę tych, trochę tych. I oni. Okej. Okej, walna sobie całkiem nie poradziła. Okej. Okay. Nawet nikogo nie zabiliśmy, spoko. Tutaj budujemy drogę, tylko 3 tury, spoko. No idziemy dalej w tą stronę. Teraz zbadajmy, gdzie tutaj mogą być miasta. Okej, okay. Oni zajmują się housingiem. Ojej, w złym mieście pobudowałem settlersów i teraz to będą lizardmeni. Dang it! Na przyszłość będę musiał o tym pamiętać. Okej, okay, dobra, oni się dalej rozbudowują. To pójdziemy jeszcze do tej wioski. A potem powoli będziemy musieli planować naszą ekspansję na wschód. Albo na zachód, zależy z której strony patrzeć. Okej, okay, dobra. Ale to w tym odcinku Masters of Magic będzie na tyle. Jak wspominałem, niestety już nie będę miał do końca lutego za bardzo czasu na nagrywanie, więc przepraszam za to. Ale obiecuję, że gdzieś w lutym wrócę z kolejnymi odcinkami Arcanum. A jeżeli ludziom się będzie podobać Masters of Magic, to w międzyczasie również to będę nagrywał. Ale póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie. Cześć!